Polski. Tak. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry, dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek Dyżuru Ekspertów Zielone Pogotowie. Miał być dzisiaj z nami gość specjalny, pan Marcin. Mieliśmy rozmawiać o mikoryzie, ale niestety wydarzył się jakiś wypadek i pan Marcin nie może być dzisiaj z nami, ale wstępnie jesteśmy umówieni na spotkanie podczas transmisji na żywo w przyszłym tygodniu. I tutaj przypomnę, że od przyszłego tygodnia transmisje na żywo tutaj na naszym kanale na YouTubie będą odbywać się w poniedziałki. Godzina się nie zmienia, czyli zostaje godzina 19, ale będziemy się teraz spotykać w poniedziałki, także zachęcamy Was do tego, jeżeli nie macie tego ustawionego, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, ale też wcisnęli dzwoneczek, gdyż może się tam wydarzyć, że zapomnicie o tym, a YouTube Wam o tym przypomni lub po prostu Was powiadomi o tym, że właśnie prowadzimy transmisję na żywo. Także jeszcze raz powiem, od przyszłego tygodnia dyżury ekspertów tutaj na naszym kanale będą odbywać się w poniedziałki, regularnie co tydzień oczywiście, o godzinie 19. Także zapraszamy. Mam nadzieję, że ilość osób, która dotychczas się pojawia tutaj we wtorki, będzie taka sama w poniedziałki. Zobaczymy, dla nas też jest to nowe doświadczenie. Myślę, że tak organizacyjnie i też jakościowo będzie lepiej. Także zobaczymy. Sami jesteśmy ciekawi, jak to wypadnie. Tym bardziej, że za tydzień będzie z nami gość i będziemy rozmawiać o mikoryzie. Także transmisja jest przeniesiona na przyszły tydzień, znaczy spotkanie. Czy tuje dadzą radę w cienistym miejscu pod koroną dużego drzewa? No niestety nie. Niestety nie, będą bardzo słabo rosły. Pryskać jabłonie mucznikiem? I można już, listki zaczynają upadać. Na wiosnę zasadziłam kilka ostrokrzewów, tylko jeden z zielonego koloru zrobił się fioletowy, a ziemia była pół na pół mieszana z moją z ogrodu plus kupny torf. No powiem tak, może jeszcze słabo ukorzeniony. W pierwszym roku te korzenie krótkie, żeby tak super odżywić ten ostrokrzew. Czy mogę maliny posadzić w samej ziemi kompostowej? Czy mogę maliny w samej ziemi? Oczywiście, że można. Mam hortensję ogrodową. W tym roku nie kwitła, bo była odmładzana i ma nowe przyrosty. Są już bardzo wysokie i ciągle zielone. Czy mogę je teraz podciąć i okopać, żeby kwitła za rok? I ile podciąć? Jak najszybciej. No 2/3 tego okręgu wokół hortensji. Jeżeli teraz na jesień zastosuję mikoryzę, to czy na wiosnę dać nawóz? No lepiej by było nie dawać. Jeżeli ktoś nie oglądał, wczoraj opublikowaliśmy filmik o aplikacji mikoryzy, czyli jak zastosować mikoryzę. Zamówiliśmy taką mikoryzę z naszego sklepu internetowego, która nadaje się również pod hortensję, bo przy hortensjach została właśnie zaaplikowana. Także jeżeli ktoś nie miał okazji oglądać, a interesuje go ten temat, to zachęcamy do obejrzenia sobie tego w filmiku. Było, czytałam. Czy podcinanie boków selera ma wpływ na jego wielkość? Nie wiem. Czy mogę podciąć jeszcze dwie gałęzie orzecha włoskiego? Można, jeszcze ma liście. Czy ktoś mi poleci stronę z nasionami rozplenicy japońskiej? A to chyba do Was pytanie jest. Mam pytanie odnośnie dziwnej opowieści pewnego dziadka ogrodnika, który to powiedział, że pod drzewa ozdobne czy krzewy można dawać psią kupę, aby lepiej rosły. Czy mógłby Pan wyrazić swoje zdanie? Kupa jak każda inna może być pod drzewka. Moja winorość bardzo słabo rośnie. Czy mogę do ziemi dodać obornik i wapno? Można, nawet trzeba. W tym tygodniu w promocji w naszym sklepie internetowym jest wapno kredowe. Może powiesz, czym się różni? Wapno kredowe jest to takie wapno, które gotowe jest od razu do działania. Jest jednym z najszybszych nawozów takich wapiennych.
i one najszybciej działa. Dobrze jest je zastosować przed uprawą gleby, zwłaszcza pod trawnik czy pod grządki, natychmiast będzie działało. No i oczywiście do mieszania podłoży, które na przykład będziemy zużywać do uprawy doniczkowej. Oprócz tego wapna kredowego w promocji mamy zestaw pH, znaczy zestaw do badania pH gleby oraz humus. Czy co posadzić w miejscu zlikwidowanej folii z pomidorami? Jakie warzywa? Jakie warzywa? No wszystkie oprócz psiankowatych. Może zacząć od korzeniowych. Czy jest sens kupować sadzonki grabu na żywopłot większe, 50-60 cm, skoro powinno się je przyciąć na wysokość 20 cm, żeby się od razu zagęszczały? Czy lepiej kupić takie 20-30 cm? Zawsze twierdziłem, że mniejsza sadzonka, lepsze przyjęcie. Chcę teraz dać nawóz bezpieczny trawnik i starany na chwasty oraz dosiać trawę. W jakiej kolejności i jaki odstęp czasu zachować pomiędzy tymi czynnościami? W listopadzie chcę dać wapno magnezowe. Najpierw starany, potem za 2-3 tygodnie bezpieczny trawnik. Będzie już wilgotniej, będzie chłodniej, lepiej będzie się rozkładał. Czy można w październiku ściąć o 1/3 brzozę i wierzbę mandżurską? Czy można ściąć teraz czubek orzecha włoskiego? Tak, jeszcze można te zabiegi na tych trzech gatunkach robić, bo jeszcze mają liście. Czy mogą posadzić tulipany na miejscu po mieczykach? Można, można. Chciałbym w szeregu posadzić kilka odmian piwoni. W jakim odstępie sadzić? No piwonie mają net metr na metr, takie przeważnie krzaczki. No także, żeby się tak mocno nie zrastały, czyli metr od siebie muszą rosnąć. Czy tuje mogą źle rosnąć, jeżeli mają za mokro? Oczywiście, że tak. Czy na zimę trzeba okrywać trzmielinę na pniu niedawno posadzone? Nie trzeba. Czy winorość porażoną mączniakiem i szarą pleśnią po spryskaniu i podlaniu teraz poliwersum można wstępnie przyciąć po zrzuceniu liści, czy czekać do lutego? Spryskać można, można teraz. I mocznik to jest nawóz azotowy, nie będzie tak szkodził aż tam mocno poliwersum, bo on krótko będzie zalegał w glebie. W jakim odstępie sadzić róże wielkokwiatowe w rzędzie? Róże wielkokwiatowe, no 35-40 cm. Czy zaorać swój pierwszy warzywnik i rzucić obornik koński, czy dopiero wiosną przekopać? To lepiej jesienią, najpierw obornik, potem przekopać. Czy mogę przyciąć teraz jagodę kamczacką? Można. Srebrzystość liści na śliwie, co z tym zrobić? Jak pomóc śliwkom? Czy zainfekuje następne drzewa i jakie będą konsekwencje tej choroby? Zainfekuje następne drzewa poprzez ukąszenie mszyc. Następstwa mogą być takie, że wiśnie, śliwy i czereśnie mogą chorować na tę chorobę wszystkie. A z tego co wiem, nie ma skutecznego środka, żeby te drzewa wyleczyć. Posiadam kłącza irysów. Czy lepiej je wysadzić na wiosnę, czy teraz? Jeżeli teraz, to do gruntu, czy do szklarni? Do gruntu, teraz. Kiedy można odmłodzić żywopłot z berberysa? Ma 1,5 metra, cięty jest 2 razy w sezonie. Chcę ściąć na 20 cm. To w marcu. Czy teraz można ciąć wiciokrzew pomorski? Trochę za wcześnie, zimą. Czy mógłbym przyciąć tuję pierwszy raz? Można. Czy można jeszcze sadzić truskawki? Można. Koło jakich roślin najlepiej posadzić zaleźniak, rusela? Na jakim stanowisku? Nie wiem. Jak przygotować teraz ogródek po warzywach na następny rok? Po warzywach na następny rok? No cóż, najlepiej dać obornik na zimę, przekopać pięknie na ostrą skibę. Jeżeli tego kopania nie będzie, to warto pomyśleć o jakimś poplonie ozimym, zwłaszcza pod te warzywa, które będą siane czy sadzone w maju dopiero przyszłego roku. Wąsy w truskawkach cały czas przerywać? Cały czas. Nie można doprowadzić do tego, że zrobi się jedna wielka łąka truskawek.
Tak, witamy po raz ostatni we wtorek tutaj na YouTubie. Od przyszłego tygodnia widzimy się w poniedziałki o godzinie 19. Jeżeli chodzi o Facebook i Instagram, bo tam również prowadzimy dyżury ekspertów, wszystko zostaje według starego planu, czyli o godzinie 10 spotykamy się na Facebooku, a o godzinie 13 spotykamy się na Instagramie. Warto czasami zaglądać tutaj do zakładki Społeczność na naszym kanale. Tam publikujemy czasami mniej lub ważne informacje, ale jest bardzo ważna informacja, szczególnie dla tych z okolic Bielska-Białej, ponieważ już wkrótce się tam pojawimy. Będziemy w Pisarzowicach w szkółce Danuty Pudełko 9 października od godziny 9. Wspólnie ze szkółką organizujemy taki kiermasz. My będziemy mieć swój wykład, będziemy mieć jakiś spacer, myślę, że po szkółce, tak aby opowiedzieć o ofercie szkółki. Przedstawiciele szkółki również trochę Wam poopowiadają o swoich roślinach. Oprócz tego będzie dobre winko, będzie dobry miodek, będzie kawa i herbata. Przyjedziemy również z naszymi wszystkimi poradnikami, także będzie można zakupić je na miejscu. I premierowo również będziemy mieć kalendarz ogrodniczy, nowy kalendarz ogrodniczy na rok 2022. Także premierowo będzie można tam zakupić, także będą to pierwsi szczęśliwcy, którzy będą mieli taką możliwość. Oczywiście będzie również możliwość zdobycia naszych podpisów, jakichś dedykacji, także wszystkich, którzy mają blisko do szkółki, to zapraszamy 9 października od godziny 9 do godziny 14, z tego co pamiętam. Wszystkie szczegóły znajdziecie właśnie w zakładce Społeczność, jest tam post na ten temat, także można sobie zaplanować. Jest to sobota. Co do mikoryzy, to czy można tym uratować dużego, grubego jesiona, który w ostatnim czasie przez suszę coraz gorzej sobie radzi? Jeśli tak, to jakiej użyć mikoryzy? Do drzew liściastych i ja myślę, że bardziej temu jesionowi by był potrzebny skuteczny oprysk na szkodniki. Jesiony w ostatnim czasie bardzo mocno są atakowane przez szkodniki. No taki szkodnik jak kornik, który gryzie całe drewno. Czym najlepiej nawozić laurowiśnię? Może być obornik? Jaki? Każdy obornik może być, zwłaszcza jesienią. Czy w tym momencie mogą warzywnik zasilić ziemią kompostową i obornikiem granulowanym i posiać na tym poplon? Jeśli tak, to jaki? No teraz to już tylko poplon ozimny. O zimie można zasilić ziemią kompostową i obornikiem. Na pewno nie przed obrzyciem. Posadziłam latem młodą forsycję. W tej chwili ma bardzo długie pędy, tylko 3. Czy obciąć, kiedy i jak? Zaraz po kwitnieniu. Skrócić je tak, żeby się forsycja rozkrzeliła. Jak przezimować męczennicę, czy na balkonie? Męczennica. Co to było, Michalina? Męczennica. Nie pamiętam tej drugiej nazwy. No. No i może jeszcze będzie słowo podpowiedzi. W jakiej odległości jedna od drugiej posadzić hortensje bukietowe? Hortensje bukietowe? Już było. Jaką polecacie śliwę odporną na choroby? Śliwki odporne na choroby. No, na brunatnym zinie z przeskowych nie ma zbytnio odpornych. No, ręklody z tego co wiem jeszcze się opierają. Ale te wszystkie fioletowe śliwki raczej są wrażliwe. Czy obornik pod drzewa piwonie rozkładamy co roku? Nie, raz na 3 lata można. Proszę mi powiedzieć, dlaczego poplon rośnie kiepsko? Rośnie kiepsko. No nie wiem, nie wiem co to za poplon. Ale rośnie kiepsko. No, teraz już warunki są takie, że jest chłodno. Jest krótszy dzień i te poplony już nie będą tak rosły jak latem. Ta męczennica Izaura to jest pasyflora. Pasyflora. Dalej mi się nic nie mówi. To może wy znacie odpowiedź na pytanie, czy można tą pasyflorę, męczennicę przezimować na balkonie. Ale myślę, że na pewno nie.
Kiedy sadzić trawy ozdobne? Mi się wydaje, że to jest jednoroczne. Trawki ozdobne teraz można sadzić je wiosną. Czy tegoroczne siewki bylin, jeżówki, rudbeki, purpurowej naparstnicy, ostróżki można jeszcze wsadzić w grunt jesienią, czy lepiej przezimować w szklarni, czy na parapecie? Siewki mają około 4-5 cm. Jak najbardziej można wsadzić do gruntu. Jeszcze sporo podrosną, a i będzie lepiej im już w ziemi. Czy oparzeliną borówki da się wyleczyć? Nie wiem, ale trzeba spróbować od poliwersum. Wiśnia cała uschła. Jak ratować? No jak cała uschła, to nie ma co ratować. Nie? Prawdopodobnie zgubiła tylko liście. Trzeba będzie przypilnować w przyszłym roku i może jeszcze przed zbiorem, ale już na pewno po zbiorze opryskać silitem. Jak zlikwidować młode odrosty przy pniu śliwki węgierki? No wycinając. Wycinając sekatorkiem. Innej metody nie ma. Nie ma. I u samej nasady. Czy powinno się spulchniać glebę pod tujami rosnącymi na glebie gliniastej, ściółkowane korą, na przykład widłami? No jeżeli są ściółkowane, to ta gleba już sama nabiera tej pulchności w wierzchniej warstwie. Czy mogę podzielić jeżówki? Podzielić jeżówki. No powiem wam, że lepiej wsadzić nowe krzewy niż dzielić jeżówki. One nie mają takiej fajnej bryły. Bryły korzeniowej, żeby je tak bardzo dzielić. No ja nigdy nie dzieliłem, raczej siałem nowe. Co tam się tak uśmiechasz? No bo ktoś napisał, oj tam wymyślacie rośliny, których nawet pan Grzegorz nie zna. No pasiflory, no prawdopodobnie z jakichś balkonowych. Ich nie mogę teraz skojarzyć, no i co ja zrobię? No. Biały nalot na liściach młodej brzozy. Co to może być i czym teraz spryskać? Mieszkam w USA. Taki typ parapetu szukać. USA. No, nagraliśmy filmik o tych właśnie rzeczach. Taki króciutki jest już teraz na Instagramie, tak? Jest dzisiaj na Instagramie. Skrócik mały. Także ktoś nas obserwuje, jest tam jesienią. Link od razu do tego. Jesienią, przed zimą drzewa przestają karmić te liście. I te liście poprzez to stają się słabe, a jak są słabe, to atakują je grzyby i na coś muszą spaść, tak? Albo zżółkną, zczerwienieją, albo po prostu spadną z powodu ataku grzybów. Albo przez wiatr. Tak już to musi być, powiem tak jak na filmiku, widocznie Bóg tak chciał. Czy wieczne miejsce może przeszkadzać w owocowaniu jeżyn? Wieczne miejsce? Raczej nie. Z niecierpliwością czekamy na kalendarz, kiedy będzie dostępny. Premiera, tak jak wspomniałam, będzie już niedługo, bo 9 października podczas kiermaszu w szkółce Danuty Pudełko w Pisarzowicach. W Pisarzowicach niedaleko Bielska-Białej, także pamiętajcie, na południu. I niedługo potem znajdzie się oczywiście w naszym sklepie internetowym zielonepogotowie.pl. Produkt jako produkt jest już dodany do sklepu, tak żebyście mogli, te osoby, które są zainteresowane, żebyście mogli wcisnąć przycisk powiadom o dostępności. Jak tylko produkt znajdzie się na magazynie, dostaniecie taką informację mailową, tak żeby się załapać. Pierwsze egzemplarze będą oczywiście podpisane, ta pierwsza dostawa, która pojedzie do sklepu, będzie podpisana przez nas. Tak już tradycyjnie się poświęcimy temu zabiegowi. Natomiast już pozostałe później sztuki, no niestety już nie damy rady, ponieważ nakład jest większy niż był w zeszłym roku, trochę większy, ale jednak jest ograniczony, także jeżeli komuś bardzo zależy, tym bardziej, jeśli ktoś chce kupić komuś na przykład na prezent, bo będzie trochę takich okazji wkrótce, to tym bardziej wciśnijcie przycisk powiadom o dostępności, tak żebyście nie przegapili. Moje jałowce brązowieją do wysokości 80 cm. Jakieś działania podjąć? No, przycinać trzeba. Przycinać po bokach i z góry. Odmładzać. Mieczyki nie zakwitły. Wykopałam teraz i okazało się, że cebule są dużo mniejsze od tych, które sadziłam. Czy winne temu jest zacienione miejsce sadzenia? Też i słaba gleba. Po jakim czasie od zastosowania starane mogą wchodzić psy, które często skubią trawę? O, ja myślę, że po 2 dniach na pewno.
Świerk pospolity gubi igły od środka do dołu. Jak temu zapobiec? Co jest przyczyną i czy igiełki odrosną? Igiełki już nie odrosną, one są bardzo stare i one muszą spaść z drzewa o tej porze roku. A Judaszowie stracił wszystkie liście. Czy to normalne? No, jeżeli dostał przymrozku, to oczywiście, że normalne, a wiem, że te przymrozki już były. Niedalej w zeszłym tygodniu w Bydgoszczy już był nawet przymrozek w mieście. Co to starane, powiedzmy, że tak przy okazji. Co? Co to starane? Starane jest to środek chwastobójczy do niszczenia roślin dwuliściennych, przede wszystkim w trawnikach. Czy można stosować oprysk 5% mocznikiem w rabatach z różami, liliami i rodkami? Rodkami nie, nie. Po usunięciu jednej z gałęzi paulowni wytworzył się ciemny nalot. Usunęłam go i posmarowałam. W środku cały czas pojawiał się otwór. Czy to jakaś choroba? Co robić? Nie, to po prostu wyciekał cukier, którego łapała pleśń czarna. Kiedy ściąć hibiskusa bagiennego? Bagiennego? No jak przestanie kwitnąć i łodygarz żółknie. Czy teraz na jesień można zastosować poliwersum? Można, jeszcze można. Temperaturki jeszcze dobre, dodatnie. Sporo dodatnie. Wychodziłem z domu, było 16 stopni. Czy można teraz sadzić pierwiosnek guziński? Na jakim stanowisku? Pierwiosnek guziński? Nie wiem. Pierwiosnek guziński to jakaś tam stokrotka, ale myślę, że można. Można sadzić. Pierwioski lubią stanowiska lekko ocienione. I uwaga, nie wszystkie dobrze zimują, także fajnie. Ja posadziłem sobie takich różnych pierwiosków w takim miejscu, gdzie spada dużo liści, wiesz? I one co roku ładnie mniej wypuszczają, bo są okryte przez te liście. Mam sadzonkę werbeny patagońskiej, ale nie ma dalszego ciągu. Jak przechować przez zimę sadzonki pobrane z wąsów truskawek? Ojej, no powinny być w gruncie posadzone. I może gęsto w rządkach, ale w gruncie. Czy ukorzenioną budleję wsadzić najlepiej od razu do gruntu, czy do doniczek i zatołować na zimę? Jeżeli bardzo, bardzo niedawno ukorzeniona sadzoneczka, to trzeba ją przechować, ocieplić i przechować tam, gdzie została ukorzeniona. Jeżeli już taka starsza sadzonka, to można ją posadzić do gruntu i okryć. Tu jest stuje 120 chyba wysokości, posadzone rzędem, wiosną teraz wszystkie żółkną od dołu. Co robić? Od dołu i w środku. No, te tujki były przesadzane. Były kopane już na wiosnę, czyli system korzeniowy został uszkodzony. Nie zdążył się zregenerować przez lato, tak jakbyśmy sobie może tego życzyli. Jednak jest to stres dla rośliny i ta roślinka nie mogła pobierać tych składników pokarmowych, żeby idealnie funkcjonować. Przez to, by tą równowagę złapać między systemem korzeniowym a górą, gubi po prostu więcej igieł niż będzie gubiła za rok czy za dwa. Jestem chora, mam problem z rękami. Co mogę posiać w ogrodzie pod oknem? Pod oknem. No najlepiej by było łąkę kwietną, którą siejemy sobie raz w roku, w połowie kwietnia. Jedna praca, efekt prawie na cały sezon. Czy z niedojrzałych zielonych pomidorów można pozyskiwać nasiona? Nie. Czy klony palmowe i hortensje bukietowe dadzą radę w pełnym słońcu? Klony palmowe i hortensje, jasne, że dadzą. Dlaczego dereń Milky Way zaczyna marnieć? W lecie zaczęły przesychać końcówki liści, miał tylko 3 kwiatki wiosną. Ziemia gliniasta, wzbogacona kompostem, częściowo cień do południa. Derenie lubią ziemię kompostową, czarną i dosyć mokrą. Właśnie dotarł do mnie kalendarz nawożenia. Czy nie myślicie o stworzeniu aplikacji na Android, która miałaby w sobie te wszystkie cenne wskazówki? Proszę bardzo, aplikacja już jest gotowa, zarówno na Android, jak i na iPhone'y, na Apple. Jest do pobrania przez Google Play oraz App Store, także jest to aplikacja darmowa, która działa właśnie na zasadzie kalendarza, przypomina o tych ważnych zabiegach jak cięcie, jak nawożenie, jak rozmnażanie. Są tam wszystkie materiały, które do tej pory stworzyliśmy, zarówno filmiki, artykuły, podcasty i dużo, dużo więcej. Współpracujemy również z doktorem Kwiatkiem, który w zakładce właśnie doktor Kwiatek
radzi, jak zapobiegać chorobom i szkodnikom roślin, przytaczając oczywiście odpowiednie środki do tego. Ta aplikacja również od pewnego czasu jest dostępna w wersji abonamentowej, dodatkowo płatnej, gdzie wszystkie nasze poradniki, które do tej pory wydaliśmy, są w formie e-booków. Cały czas pracujemy i dodajemy nowe rośliny do planów upraw, więc macie tam wyszczególnione wszystkie prace, które przez cały rok do konkretnej rośliny. Wkrótce pojawi się również bazarek roślin, prognozy pogodowe. To wszystko będzie od października. Także proszę bardzo, zapraszamy do korzystania. Dlaczego pryskamy teraz mocznikiem? Czemu to zapobiega? Słuchajcie, no nie musimy pryskać, nie musimy pryskać. To są wasze pytania. Czy możecie? Ja mówię, że możecie. Sam nie pryskam, wiele osób też nie pryska. Jest to zabieg, jak myślę, taki profilaktyczny, żeby dobić resztę grzyba szybciej niż to zrobi natura, ale tak wam powiem szczerze, że jak my nie popryskamy, to zrobi to natura innymi grzybami, które zabiją te grzybki, które zaatakowały te liście i je po prostu te inne grzybki przekompostują. Grzyb jest po to teraz już na liściach, żeby jak najszybciej on się rozłożył, żeby oddał sole mineralne z powrotem do gleby. Czy pestki nektarynki i brzoskwiń trzeba przełupać na pół, żeby mieć nasiona i przechowywać go w lodówce z piaskiem i ile czasu? Nie, przełupujemy tylko w celach spożywczych nasionka, żeby zjeść ten pyszny środek i zdrowy środek. Jeżeli do stratyfikacji, to dlatego kładziemy w piasek całe pesteczki, żeby właśnie z tych pestek, z tej twardej otoczki wyciągnąć te substancje, które hamują nasionko do rozwoju. Czemu rzodkie w szklarni buja, a nie pęcznieje? Wiosną było ok. No zbyt mało światła, coraz mniej światła. Już dzień krótszy od nocy. Czy to możliwe, że im bardziej gęste tuje, zadbane, nawożone i przycinane od początku, tym bardziej żółkną od środka właśnie teraz? Wszystkie tuje żółkną od środka, no im gęściejsza tuja, tym więcej tego żółtego jest, bo więcej roślina gubi. Kląd szczepiony, czerwony, na liściach biały nalot, czy to mączniak, czym spryskać, czy nie jest na to za późno? Nie pryskać w ogóle, listki i tak spadną, już na nie czas. Tam na ziemi zajmą się nimi inne grzybki, które zjedzą tego mączniaka. Moje borówki mają wszystkie liście czerwone, nawet te jednoroczne. Czy to jest normalne? No coś jest słabe podłoże. Powinno jeszcze być większość zielonych listków. O, ktoś tutaj napisał, męczennicą zimujemy w temperaturze około 5-10 stopni. Czyli nie na zewnątrz. Ten Grzegorz jest niezwykle przystojny. To wiedziałem od samego początku, słuchajcie, ale mimo wszystko dziękuję. I do tego skromny niezwykle jest. Mimo wszystko dziękuję, tak. To moja cecha urodzona. Czy można jeszcze ukorzenić powojniki i gdzie przezimować? Ukorzenić powojniki? Nie, już nie można. Przezimować najlepiej na dworze. Moje jałowce brązowieją do wysokości 80 cm. Jakieś działania podjąć? Było. Mam hortensję ogrodową, białą. Ma 4 piękne kwiaty. Niedawno zobaczyłam, że jest obsypana pąkami. Co teraz? Czy to nie jest za późno? No te młode hortensje w tym roku dosyć późno weszły w okres kwitnienia, ale to rzecz normalna. Maliny jesienne w tym roku bardzo robaczywe, miały białe robaczki i maliny przycinam zawsze w lutym, marcu. Wiele lat w tym samym miejscu. Co robić? No było trochę ciepło, ciepło było trochę i te robaczki się rozwinęły. Jest taki środek jak Lepinox i można go zastosować, to środek naturalny bez okresu karencji. Co znowu jest to, że jestem jeszcze jakiś... Nie, tylko jest pytanie, czy też będziesz zmieniał kolor włosów? Tak, no proponowałem fryzjerce, ona się zawsze tłumaczy, że ona nie wzięła takiego barwnika, takiej farbki. No, patrzę na te reklamy w telewizji, że tam wystarczy jakimś szamponem sobie głowę umyć. I ci odrosną. I będę miał takie włosy jak Michalina. No, ale z drugiej strony wam powiem, że
No boję się, żeby mi się skóra nie przebarwiła. Nie? No. No, no tak. No, no i co wtedy? Pół kilograma jest na dzień, a to ktoś komuś... Ktoś komuś coś. Dziękujemy, że sobie podpowiadać. Jedna z wiśni Ombra Kulifera wcześniej gubiliście niż inne. Co się dzieje? No może być za głęboko wsadzona, może być zalewana wodą. Przyczyn może być bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim trzeba przejrzeć cały pień, czy tam nie ma jakiegoś zgorzela, raka bakteryjnego. Czy to prawda, że nawozy sztuczne niszczą mikoryzę? Tak, to prawda, tak, to prawda. Czy można zebrać pędy cisu i lilaka, żeby rozmnożyć drzewka z ich gałązek i jak to zrobić? Cisu, no cisu korzeniami wczesną wiosną albo latem, zsadzonek, takich około 10 cm długości. Lilaki, no zdarza się, że rozmnażamy ze sadzonek z drewniałych, ale lepiej jest zrobić z odrostów korzeniowych lub też zaokulizować, zaszczepić na ligustrze. Czy będzie tradycyjnie tydzień przed świętami luźny live? Wy już tutaj o świętach myślicie? No nie. Zobaczymy, zrobimy głosowanie. Ligustry mi się przerzedzają, jak im pomóc? No przycięć raz na kilkanaście lat. Polecam odmłodzić go, czyli mocno go ściąć, przyciąć go potem ze 2-3 razy jeszcze w ciągu lata, żeby się mocno rozkrzewił, żeby zbudował te swoje koronki, gęstość na nowo, bo góra często przycinana, a cały środek nie, ogołaca się, te najsłabsze gałązki co roku ileś części ich tam wypada. Czy można dzielić hortensje bukietowe? No, ile ma ukorzenione pędy boczne, to tak, ale przeważnie jest ukorzeniony jeden główny pęd i wszystkie inne pędy nie mają korzeni. Kupiłem hortensje, ale mają długie i cienkie gałązki. Jak i kiedy przyciąć? Jeżeli to hortensja bukietowa, to na wiosnę na 15 cm. Jeżeli ogrodowa, nie trzeba ciąć. Do kiedy można przesadzać floksy? Floksy, dopóki nie zamarznie. To bardzo twarde roślinki, odporne. Teraz kończyły kwitnienie, zaczynają żółknąć. Warto ściąć te łodyżki dosyć nisko przy ziemi. Bryłki podzielić na kawałki i porozsadzać. Trzeba to robić raz na 3-4 lata, bo floksy potem zamierają. Gnije im ten cały system korzeniowy. I także jak najbardziej teraz i większość bylin, która już przekwitła, można tak podzielić. Czy mogę teraz podsypać pod rododendrony obornik granulowany bydlęcy, czy w ogóle można? Można, trochę można. No, można już, no, ale czekamy na takie wilgotniejsze, chłodniejsze dni, żeby ten obornik nie niszczał. Czy ściółkować rabaty świeżymi zrębkami? No lepiej, jak one są przekompostowane. Czy da się zlikwidować chorobę ogniową na gruszy? Chorobę ogniową nie da się uratować. Mam kilka młodych, dzikich wiśni. Czy mogę zaszczepić różę na tej podkładce? Ciekawe. Nie, Michalina mówi, że nie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co naszym się szczepi, mamy taki kalendarz. Poradnik, kalendarz szczepień i rozmnożenia roślin. Myślę, że tam najlepiej, bo tam jest właśnie napisane, jakie rośliny można na jakich roślinach szczepić, czyli róże pewnie można na różach. Z całą pewnością. Tak. Wiesz, że go tu nie ma. Nie ma go? Nie ma go. Ale w sklepie jest. Ale słuchajcie, mamy tam w sklepie mamy i tu jeszcze mamy wiele takich naszych publikacji o wszystkich tematach, które tu teraz zadajecie pytania, no oprócz tej pasiflory, tak, która jest na pewno w kalendarzu sielu. No możliwe. No jest na pewno. Magnolia zimozielona i różnicznik posadzony w tym roku, czy okrywać na zimę? Nie, nie trzeba. Chciałabym posadzić orzech niedaleko szamba i domu. Czy to kiepski pomysł? Korzeń poniszczy? No bardzo kiepski korzeń. Będzie rozsadzał, będzie właził tam, gdzie nie trzeba. No i do tego konary. Jest to duże drzewo.
Byłam ostatnio w lesie po ziemię do borówek. Nie chciałam jej kosić, więc pozbierałem. Więc pozbierałem w zamian trochę śmieci. No, myślę, że to jest dopuszczalne. I te trochę śmieci zachęcam Was do zbierania, ale przede wszystkim zachęcam Was do tego, żeby nie wyrzucać przez okienka tych samochodów tego, co zużyjecie, zabrać do kieszeni, zabrać do schowka. Mamy teraz już segregację, mamy to, że firmy zbierające te odpady mają zabrać wszystko, co wyprodukujemy ze śmieci. W własnym gospodarstwie nie trzeba tego rozrzucać po lesie. Czy można stosować jednocześnie poliwersum i mikoryzę? Nie, nie. Czy można zaszczepić głuk na ałyczy? Też nie. Na moim bukszpanie usychają liście. Co może być przyczyną? Prawdopodobnie ćma bukszpanowa. Lipinoksem trzeba opryskać. No ja chciałam zapytać, co Państwa skłoniło do nagrywania na YouTubie? Kto był pomysłodawcą? Chyba pomysłodawcą był moderator, pan moderator, takim pierwszym. Początkowo nagrywaliśmy takie krótkie materiały na Facebook, na nasz profil. Później, a ja je regularnie wstawiałam tutaj na YouTube. Oglądało je bardzo mało osób, ale oglądało. Pamiętam komentarz, po co wstawiamy tyle filmików, jak tak mało jest subskrypcji. No ale się trochę z czasem nazbierały, jak widzicie. Teraz od pewnego czasu mamy również profil na TikToku. Nawet. Słuchajcie, także tam takie jakieś krótkie materiały filmowe, jak ktoś chce się pośmiać, a przy okazji czegoś nauczyć, to bardziej to drugie oczywiście, to zapraszamy na TikToka. Wiem, że są wśród Was no również fani TikToka, więc zachęcamy do obserwacji naszego profilu. Dzisiaj nagraliśmy bardzo fajny materiał. Myślę, że Michalina udostępni. Tak, będzie udostępniony. Na Instagramie również publikujemy sporo relacji różnych, krótkich. Również organizujemy, jak jesteśmy razem na ranczu, taki mały Q&A. Także zachęcamy Was do tego, żebyście również nas tam obserwowali. Czy koniecznie trzeba na zimę przekopać poplony z gorczycy i faceli? Tak. No, nie można dopuścić do tego, żeby je zniszczyć. Mróz, żeby te całe soki, te kwasy wywietrzały na wietrze. Jakie krzewy, drzewa mogą ukorzenić przez trzymanie ich w wodzie? Ukorzeniłem już tak wierzbę i coś, co jest krzewem i ma złote liście. Nie pamiętam nazwy. Nie polecam ukorzeniania we wodzie krzewów, które rosną naturalnie w glebie, bo jest problem z tym, żeby je po prostu z tej wody wyjąć i posadzić do gruntu i żeby rosły. Przeważnie one usychają. Jeśli z ziemi przy porzeczku agreście sadzonej na pniu wyrosły ładne bicze, to wilki, jeśli tak, to czy można je wykorzystać? Tak, można je wykorzystać na podkładki pod następne porzeczki agresty. Czy przycinać i czy okrywać hibiskusa na zimę? Przycinamy wiosną i nie trzeba okrywać. Czy można zostawić na zimę cebulę mieczyka bisyńskiego, abisyńskiego? Nie, mieczyki wykopujemy. Półtora roku temu zasadziłam jałowce płożące. Ziemia gliniasta, ale dołek podsypany ziemią przed sadzeniem. Wydaje się ok, ale nic nie ruszyły z miejsca. Co zrobiłem źle? No, często tak bywa, że sadzimy piękne sadzonki. I staramy się, żeby to była ta ziemia taka super. Ona nie musi być aż taka super. Ale słuchajcie, no te jałowce były bardzo mocno nałożone w szkółce. One miały tam warunki idealne, wręcz optymalne do swojego rozwoju. Teraz jak przyszły do ogródka, podlewane są raz na dwa tygodnie i nawożone może raz w roku w szkółce, miały zupełnie inaczej. Wszystko było codziennie. Wszystko było codziennie i odżywka, i wody, i jeden do drugiego przytulony. No wszystko tam było cacy. Także ten jałowiec musi po prostu puścić normalny system korzeniowy. Musi przejść hartowanie, przystosować się do nowych warunków i dopiero zacznie rosnąć. I mówię Wam, że będzie to bardzo szybko. Jeszcze będziecie żałować tego czy tego jałowca, żeście go tam wsadzili, bo on błyskawicznie urośnie.
a ten pierwszy rok musi mieć na aklimatyzację. Kiedy sadzić czosnek? Czosnek w listopadzie najlepiej. Czy sadzonki orzecha i jabłonki kupione dziś, kopane z gruntu, mogą poczekać na posadzenie ich do ziemi 2 dni? Oczywiście, jeżeli będą miały korzonki w ziemi, czyli będą zadołowane, tymczasowo przysypane. Tutaj jest pytanie, czy wsadzić w wodę? Nie, absolutnie nie. Na godzinę, dwie przed sadzeniem, to tak. Planuję wprowadzić do swojego ogrodu czarny bez odmiany Guincho Purple, fioletowe liście. Czy prowadząc go odpowiednio, da się zapanować nad odrostami korzeniowymi? Czy jest tak jak z leszczyną? Nie, nie, no, tylko nasza pracowitość i upartość może to spowodować. Czy damy radę, czy nie damy rady? Czy po 7 latach usuwa się całą 7-latkę i zastępuje się młodymi roślinami? Najlepiej tak zrobić. Czy można zostawić w gruncie część słabo wyrośniętych warzyw, marchewka i przekopać to wszystko na zimę, czy raczej wykopać się i kompostownik dać? No raczej wykopać i może kompostownik nie, może jakimś zwierzaczkom zostawić gdzieś na wierzchu, żeby sobie to po prostu skrupały. Czy mocznikiem pryskamy cały ogród, również kwiaty i krzewy ozdobne? Nie. Czy jako pierwsze nawożenie trawnika na wiosnę można użyć saletrę 5% do listnie i czy warto wzbogacić o żelazo? Lepiej nie. Dla osób niewtajemniczonych, nieposiadających odpowiedniego sprzętu, nie polecam. Saletra jest nawozem błyskawicznie działającym i można te świeżutkie, młodziutkie listeczki czy przyrosty bardzo poparzyć. Czy popiół z liści orzecha włoskiego można stosować jako użyźnienie gleby, czy jest on szkodliwy? Można stosować. Kalina sztywnolistna, czy sadząc ją przy ogrodzeniu z siatki, nie uszkodzi ogrodzenia? Nie uszkodzi. Trawę ścinam na 4 cm, czy dobrze, a na zimę zmienić wysokość cięcia? Trawę ścinam, dobrze. Dobrze, no na zimę taka dłuższa niż 5-8 cm nie może pozostać, bo się kładzie, bo leży na sobie, jak długo śnieg tam zalega albo jakiś lód się zrobi, może po prostu pleśnieć. Tak, pani Ewa tutaj prosi o łapki w górę, także prosimy posłuchać pani Ewy. Tak. Kiedy powinnam przyciąć fuksję na zimę i czy mogę ją przezimować w szklarni? No w szklarni, jeżeli tam w ogóle mróz nie wchodzi, to jest warunek. I najlepiej przy wstawianiu do pomieszczenia ją lekko przyciąć i drugi raz przy wystawianiu. Zrobiłam sadzonki róży według waszej metody. Czy mogę je trzymać w mieszkaniu lub w ogrzewanej klatce schodowej? Pomieszczenie gospodarcze jest nieogrzewane, więc chyba się nie da. No lepiej by było w tym pomieszczeniu nawet nieogrzewanym, bynajmniej teraz. Wysiane latem malwy, orliki, rudbeki, żółwki. Teraz można przesadzić na miejsce stałe? Tak, można. Jak przezimować truskawki wiszące? I normalnie, tak jak rosły do tej pory, tylko podlewać także zimą, jak mają such. Z filmiku wiem, jak rozsadzić floksy. Pan Grzegorz robił to w połowie września, a czy jeszcze można? Jeszcze można. Ogórki, które podsypałam obornikiem granulowanym podczas kiszenia, mocno gazowały i pleśniały. Czy to wina obornika? No jeżeli go było zbyt dużo, może być trochę tak, ale raczej nie słyszałem o przypadkach, żeby przenawozić obornikiem. Może to wina po prostu z samego dnia, metody użytej do kiszenia. Też na pewno mają wpływ na to dni według kalendarza biodynamicznego. Mam gnojówkę z pokrzywy, mogę ją jeszcze wykorzystać? I tak, można. Zamierzam ściąć sumaka. Jak się go skutecznie pozbyć? Czy powinnam pień czymś posypać? Wiem, że samo ścięcie nic nie da. Od razu po ścięciu posmarować pieńki sprinterem. Czy zastosowanie mikoryzy na część drzew owocowych w sadzie może wpływać negatywnie na drzewka, na których ta mikoryza nie została zastosowana? Nie ma takiej możliwości. Kiedy przycinamy dereń biały? Dereń biały najlepiej wczesną wiosną lub późną zimą.
Czy zerwać już paprykę ostrą, która jeszcze nie jest całkiem czerwona w szklarni? No my zerwaliśmy już dzisiaj pomidorki, jutro przyjdzie kolej, pewnie pojutrze na papryki. Zapowiadane są opady deszczu, powietrze coraz wilgotniejsze i choroby grzybowe będą szalały. Dlaczego mieczyki nie zakwitły, miejsce słoneczne, dostały obornik granulowany podczas sadzenia, co poszło nie tak? Albo zbyt ciemne stanowisko, albo zbyt uboga gleba, ale przede wszystkim muszą być te cebulki duże, ładne, wyrośnięte. Z tych małych cebulek nie będzie kwiatów w pierwszym roku. Czy liście paulowni opadają na zimę? U mnie zwijają się i marszczą i brązowieją. Czy to normalne? To normalne, w końcu spadną. Ile kilogramów glinki trzeba rozsypać na metr kwadratowy warzywnika, żeby zwiększyć zasobność wodną? No myślę, że nawet nie trzeba kilogramów, no i 10 deko wystarczy na metr kwadratowy i stosować to co roku. Na rododendronach są rozkwitające pąki. Czy on przezimuje? On przezimuje. Chciałam powiedzieć, że chyba odkryłam sposób na ćmę brukszpanową. Otrząsałam cały krzak i jest super. Drugi taki sam, nieruszony, cały zjedzony. Co pan na to? No, musiały być dobrze objedzone te gąsienice, kiedy z powrotem nie weszły na ten krzaczek szybko. Może weszły gdzie indziej. Sarny na wiosnę podgryzły małą jodłą koreańską, przewodnik nad uszkodzeniem i kilka gałązek uschło. Reszta poniżej żywa. Czy ikrak ma szansę przeżyć i utworzy nowy przewodnik? Tak, utworzy nowy przewodnik, no tylko trochę potrwa. Bardzo często ma z tym problemem do czynienia na ranczu. Kiedy przyciąć orzecha włoskiego? No, jeżeli można, to jeszcze teraz, tak? Do listopada, do momentu, kiedy ma ostatnie liście, a później w takie dosyć silniejsze mrozy, tak żeby z niego nie leciało. Stare piwonie w ubiegłym roku jesienią przesadzone, nawożone obornikiem, przykryte na zimę, niestety nie zakwitły. Czy jeszcze raz przesadzić, bo myślę, że może za głęboko wsadzone? No ja myślę, że nie są za głęboko wsadzone, ale po takim szoku na pewno nie kwitną w pierwszym roku, a czasami jeszcze słabo w drugim roku. Czy mogę przesadzić teraz sosnę? Sosnę nie, sosny przesadzamy wiosną. Barbule klandońskie ukorzenione w gruncie z gałązek od wiosny. Kiedy przesadzać? Wiosną czy jesienią? Wiosną. Czy drzewka owocowe sadzone w maju, które stoją suche bez liści, zostawić czy wykopać i posadzić nowe? No jeżeli nie dostały tych liści przez cały sezon, no to raczej posadzić nowe. Właśnie, kiedy jakieś TikToki wpadną, czekam. No wpadną, jutro już wpadną, słuchajcie, TikToki. Jałowiec 160 cm, czy mogę go teraz lekko podciąć, by pobudzić i zagęścić? Można. Co to jest ten TikTok? Tutaj macie link do TikToka. Zapraszamy, są tam krótkie filmiki, skróty filmików naszych. Albo jakieś dodatkowe kręcone, bo takie też są oczywiście. Do kiedy można sadzić cebulę tulipanów i żonkili? No powiem tak, że póki nie zamarznie, ale także można sadzić i wiosną. Ale trzeba pamiętać, że im wcześniejsze sadzenie, tym piękniejsze kwiaty na wiosnę. Czy pod rododendrony mogę wsypać szyszki? Można. Chcę zrobić ogródek warzywny na miejscu, gdzie teraz jest trawnik. Jak to zrobić? Zerwać darninę czy przejechać glebogryzarką? No ja bym zerwał tą darninę, bo potem będzie duży bałagan. Złożył ją gdzieś na jakiejś tam pryzmie, posiał dynię. A lepiej na ten warzywnik rozłożyć świeży kompost lub powornik. Chcę przyciąć teraz moje wysokie cyprysy o 1/3. Nie, nie. Na cyprysy już za późno. Zaczną odbijać i mróz je załatwić. Wśród naszych poradników mamy też kalendarz cięcia, polecamy. Tam są te terminy i sposoby cięcia właśnie tych takich najpopularniejszych roślin podane. Oprócz tego jest też kalendarz nawożenia, kalendarz szczepień i rozmnażania roślin, kalendarz siewu.
Także sporo tych pozycji jest, jak słyszycie. Zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonepogotowie.pl. Tak. I kalendarz przesadzenia i sadzenia roślin również jest. To a propos pytania, czy mogą przesadzić teraz sosnę kilkuletnią? Nie. Piwonie? Wiosną. Piwonie tak. Czy opadłe liście z czereśni zarażonej drobną plamistością można dać na kompostownik, czy raczej spalić albo wyrzucić z ogrodu? Oraz to samo tylko liście z gruszy zarażonej rdzą. Można dać na kompostowniki, zajmą się tam nimi inne grzyby. W przyrodzie już tak jest, że jedno życie zjada drugie życie i nikt nie zbiera liści w lesie, tak? Nikt nie zbiera liści na ogorach, nie kosi nawet traw, wszystko powolutku zasadą bioróżnorodności się kierując jest zjadane przez jedno życie, by powstawało drugie. Mam przeszło 20-letniego orzecha włoskiego. 3/4 orzechów jest czarne, zbutwiałe. Co się stało? Co się stało? No orzech słabo przyswaja składniki pokarmowe, żeby mu w tym pomóc, polecam zwapnowanie, chociaż wapnem magnezowym. A taki właśnie ostry przypadek, kiedy już wszystko czarnieje, można dzisiaj kupić wapno, które mamy w promocji, wapno kredowe, które zadziała błyskawicznie już w przyszłym sezonie. Ten orzech powinien wydawać zdrowe owoce. Jak u Was można zamówić maliny? Nie sprzedajemy malin. W naszym sklepie internetowym z roślin to mamy tylko takie formy jak nasiona oraz cebulki. Cebulki kwiatowe, w tym również czosnki. Ozdobne jest w tym roku bardzo dużo odmian, także zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Niedawno my również na filmiku sadziliśmy tulipany i lilie. Takie również mamy, także zapraszamy. Ziemia w tunelu nie trzyma wilgoci, a pomidory co roku dostają zgniliznę wierzchołkową. Czym ją wzbogacić, a może wymiana ziemi? Może być wymiana ziemi, ale można do takiej ziemi dodać sporo kompostu, a jeszcze lepiej. I można dodać hydrogen i można dodać glinkę. Obydwa te produkty mamy w sklepie. Są to produkty, które zatrzymują wodę, poprawiają strukturę gleby, zwłaszcza glinka, która przedostając się przez te piachy przepuszczalne na jakiejś tam warstwie 40-50 cm stworzy taką warstwę zagęszczoną, która nie będzie przepuszczać wody i wtedy to, co będziemy podlewać, będzie pięknie rozciągało się po tej luźnej strefie tego piasku. Czy młodą magnolię posadzoną wiosną zabezpieczyć w jakiś sposób na zimę? Jeśli tak, to jak i kiedy? Raczej nie trzeba. Teraz już mamy takie magnolie, że wytrzymują. Dla bezpieczeństwa, jakby zima była bardzo ostra, można ją podkopczykować jak róże. A czy młode, niekwitnące hortensje Annabel sadzone na jesień 2020 przeciąć teraz czy w marcu? Czym oprócz ziemi można okryć róże? Mam ich dużo. Ważne, żeby zimą je przyciąć bardzo mocno, a róże okryć na zimę, zrobić kopczyki. Miedzian czy sylit na opadzinę liści u porzeczek? Sylit. Chcę teraz przyciąć moje bardzo wysokie cyprysy. O, to już było. Czy ściółkować rabaty świeżymi z rębkami? Nie było. Wszystko już było. Dalszy ciąg malin jesiennych. Te biedne robaczki są w owocach widoczne dopiero po zasypaniu cukrem. Ojej. Lepinek sobie da radę z nimi. To jest środek, który działa na zasadzie bakterii. Bakterie do nich dotrą. Pod koniec listopada będę w PL, czy będę mógł jeszcze posadzić borówki z doniczek? Oczywiście, że tak. Jakie drzewa szybko rosną? Nie zostało mi już dużo czasu, a chciałabym jeszcze coś w życiu posadzić. Mam działkę 4,5 hektara po polu, łysa, a chcę coś synowi zostawić. No najlepiej rosną najszybciej i najszybciej się przyjmują takie drzewa pionierskie, jak modrzewie, sosny, brzozy, olchy. Są to drzewka, które są u nas od zawsze. Do takich drzewek też należy jarzębina.
ale muszę wam powiedzieć, że drzewka szybko rosną, jak się je posadzi. Tak, Michalina? I zdziwicie się, że jeszcze nawet dla tych osób, co uznają, że mają mało czasu, jeszcze te drzewa będą zbyt duże. Trochę wiary. A jak tej wiary brakuje, to co trzeba, Michalina, zrobić? Nie wiem, nie słuchałam, o czym mówiłeś. Kupić koparkę i taką wiarę pogłębić. Głowa do góry. Na pewno zdążą urosnąć. Posadzone dwa krzaczki borówki w ziemi gliniastej bez przygotowania ziemi kwaśnej. Czy można użyć nawozu do borówek i ściółki z igieł, czy jeszcze raz posadzić w torfie? Jeszcze raz posadzić. Czy można teraz przesadzić magnolię roczną w tym miejscu, gdzie rośnie bardzo choruje i zero przyrostów? Na wiosnę. Ogród warzywny po zalaniu przez rzekę marchew zgniła w ziemi. Czy trzeba jakoś ją odkazić? Nie trzeba odkazić. Trzeba ją najszybciej zruszyć, żeby dostała powietrze. I to jak najgłębiej. W tym roku posadziłam lilie drzewiaste, zakwitły pięknie. I co dalej z lilią? Nie zostaje w gruncie. Raz na 3-4 lata porozsadzać. Czy sadzonkę werbeny patagońskiej posadzić, czy zebrać nasiona i od razu wysiać, czy dopiero wiosną? Zebrać nasiona, posiać wiosną. Czy jeżynę bezkolcową ocieplić na zimę? Nie. Mogę trzymać żywe sukulenty w pokoju bez okien? Umrą? Umrą. Czy bielenie drzew owocowych to jest czereśni to teraz? Nie, w styczniu. Kupiłam dziś sadzonki hortensji ogrodowej, 25 cm, młoda roślinka. Czy kopcować na zimę? Można kopczyk zrobić. Czy trawnik na zimę trzeba czymś wypryskać, żeby na wiosnę był piękny, zielony? Nie trzeba niczym pryskać. Dobrze, słuchajcie, będziemy kończyć, bo już zbliża się nieubłaganie godzina 20. Tych, którzy nie usłyszeli odpowiedzi na pytania, zapraszamy do aplikacji, tak? Tak, tam znajdziecie dużo odpowiedzi na większość tutaj waszych pytań, które zadajecie podczas dyżuru. W aplikacji na pewno znajdziecie tam odpowiedź. Wystarczy sobie trochę pomóc, wpisać w lupkę dane zagadnienie, daną roślinę i wyskoczą wam szczegółowe informacje, instrukcje, jak, co, kiedy najlepiej zrobić. No dobrze, słuchajcie, przypominamy, że od przyszłego tygodnia dyżur ekspertów będzie w każdy poniedziałek o 19:00, także pamiętajcie, najlepiej wciśnijcie dzwoneczek, tak żeby też dostać powiadomienie i nie przegapić tego dyżuru następnego. Ogląda nas 1400 osób i mam nadzieję, że za tydzień w poniedziałek również taka frekwencja będzie, tym bardziej, że mam nadzieję, że dojdzie do skutku nasze spotkanie z ekspertem, jeśli chodzi o mikoryzę. Tak, no na razie życzymy panu dużo zdrówka. Tak, życzymy dużo zdrowia. Zapraszamy też oczywiście do naszego sklepu internetowego. Tam znajdziecie nasze poradniki w normalnej formie, czyli papierowej. Zachęcamy do zajrzenia do działu promocje. Tam od dzisiaj wapno kredowe, humus oraz zestaw do badania pH gleby. Dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Dobranoc.